Pozdrawiam wszystkich uczulonych na pyłki stopoli. Pewnego pięknego dnia ktoś wytnie wszystkie te piekielne drzewa na świecie i my będziemy mogli znowu cieszyć się życiem. Cóż, póki co witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy widzieliście, że harpie rozkoszują się cierpieniem i śmiercią? Często zanim zabiją swoją ofiarę, najpierw ją godzinami torturują. Bleh. Dobra, ruszajmy dalej. Co my tu mamy? Jakieś zejście na dół. Jeszcze nie chcemy tam schodzić. Chcemy pójść teraz tutaj. Jak uroczo wyglądająca pułapka. Mam nadzieję, że nie będę musiał tamtędy przechodzić. Ty sobie śpiewaj coś innego. Gotów. Jestem. Ta świetne znajdowanie ścieżek. Załatwię to. Ups, najwidoczniej zapomniałem pozbierać złota. Trudno. Ten musiał to kiedy indziej zrobić. O, jakieś bełty magiczne. No już, już, ruchy, ruchy. Potrzebujesz mnie? Tak, tak, potrzebuję. Gotowe. Czemu to by się skończyła? A, nie rzuciłeś kamiennej skóry na bardo. Aż ty, tani idealnie. Słucham. Coś mi mówi, że niedługo będziemy walczyć, więc rzucę jeszcze parę czarów. Dobra. Powiedzmy, że to wystarczy jako parę czarów. To się spobliżył. A mnie znowu jakiś złodziej, który się ukrył. No chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. Oho, jesteśmy atakowani z dwóch stron. Wycofać się. Będziecie walczyć na moich warunkach. O tak. Zabierajmy się do roboty. Teraz mówię, że łapiecie ognisto kulę znowu. Ciekawe, jak jesteście dobrzy w łapaniu ognistych kul. Ha, zaraz to sprawdzimy. Raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy. No, jeszcze musicie trochę poćwiczyć. Może w następnym życiu czy coś. Dobra, dobra. Bicie. Bicie, to możesz do mnie zrobić. Aha, już otrzymał jad. Ten nowy sztylet łuczyka jest całkiem fajny. Co mi do barta będziesz strzelał? Literalnie. Za karę otrzymasz sztylet. O, nie otrzymasz sztyletu, szkoda. A, jakieś zamknięte wrota. No nie, no znowu. Ktoś atakuje mnie od tyłu. Cóż za brak wyrachowania. Teraz jeszcze bym uciekał, co? Zobaczyłeś krasnoluda, który idzie z tobą z wielkim, na ciebie z wielkim toporem, to od razu uciekasz. Ta. I więcej tych drani. Denerwujący oni są. Idę sobie, idę i... Aha, niespodzianka! Tak czasami udaje się naszemu łotrzykowi ukrywać w ciemnościach, mimo że w ogóle nie daje mu punktów do tej umiejętności. Dobra, otwórzmy te drzwi. Stać! Kim jesteś? Przyjacielem czy wrogiem? Tak, tak, jestem wrogiem. Na świecie dość jest wrogów takich jak Yuan Ti. Więcej nie potrzeba. Znaczy, nie, 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 nie jestem twoim wrogiem. Chciałem tylko zobaczyć, jak zareagujesz. Jestem Punio. Jeśli otworzysz wrota i uwolnisz więźniów, znajdziesz się wśród nowych przyjaciół. Dobra, zobaczmy, co da się zrobić. Bywaj. Bywaj, życzę ci wiecznej podróży. Wiesz co, chyba jednak to był jeden z więźniów. Myślałem, że to jakiś Yuan Ti, czy nie wiem, czy ja szczuro człowiek.
A, jakiś... Apalognisty? Agatognisty, tak. Zbierajmy wszystko, co się da. Ponieważ możemy... Począwszy od wyglądu, skończywszy na rozchodzącym się stąd w rodzie, wszystko świadczy o niedawnym i częstym używaniu tego łamanego koła. I... Zobaczcie, ile tu różnych tych... O, co to jest? Ouuu. Gotowy. Jakiś strach. Zgoda. No i widocznie, widać... Przywołaliśmy paru... Niemilców. Co trzeba zrobić? Zobaczmy, co my tu mamy. O, szaman. Chyba przetestuję na nim ponownie mój palec śmierci. A w międzyczasie może jakaś mała burza ognia. Nie no, jak śmiesz rzucać na nas psan. O, patrzcie, rzut obrony na wytrwałość znowu się nie powiódł. Jak ja kocham ten czar. Co my tu jeszcze mamy? A podpalę sobie ciebie tak po prostu, bo chcę. Łotrzyk ucieka nie tam, gdzie powinien. Łotrzyk potrafi stać w morzu ognia i nic mu tu nie robi. Tak. Ale wy może lepiej nie podchodzicie do niego. Tak. Słucham. Dobra, teraz możecie iść mu pomóc. Zaraz ktoś pewnie się podpali. Albo i nie. A, więcej. Kolejny szaman jakiś idzie. Leczenie lekkich ran zdecydowanie mu nie pomoże. Czy pomoże, ale niewystarczająco. Dobra, może pieśń przełamania strachu pomoże Łotrzykowi. Potrzebujesz, nie zawiodę. O, zaczynamy powoli awansować. No tak, zdecydowanie pieśń przełamania strachu mu pomogła. Dobra. Możesz już przestać uchodzić jak jakiś... pomylony. A, kolejny złodziej. Dobra, ty sobie śpiewasz. Jestem. Co mam zrobić? Wybijcie się z nim. Tak, jeden na czterech. To nie była uczciwa walka. No, jakieś mikstury mają. Ciekawe, co to za mikstury. Pewnie jakieś niewidzialności czy coś. Pozbieram sobie parę rzeczy. Myślę, że będę potrzebował ich. Amulet z krwawnikiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy, co to za mikstura. Mikstura sanktuarium. A, sanktuarium. Również ciekawa mikstura. To parę strzał, bełtów. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Mówiąc zaraz, mam na myśli potem. Gdyż teraz chyba mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Trzeba coś zrobić tam. To zadanie godne mojego kunsztu. Ciekawe, kto tutaj gadał ze mną przez te drzwi, jak nikogo nie widzę. O, no. Wycofaj się. Więcej tych dziwnych stworów. Oczywiście. Dobra, teraz możecie się bić. Nie wygrasz. Ostrze rusza do ziemi. Wbijał sobie sztylety w plecy dziwnych stworów. Na. Ej. Tak strzelać do mnie z kuszy? Proszę pana, to tak niemiło. Jakiś więzień.
Tak, to zdecydowanie jest więzienie. Już się robi. Wygląda na to, że uwolniliśmy paru więźniów, skąd nie wiem. Au! Proszę pana, jak tak? Jak pan tak może, no tak. No, dalej! Zaraz oczyszczę to miejsce. Tak. Tak już dawno tego nie słyszałem. Masz ze swoje, idioto. Nie ma, to nie będzie trudne. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Dobra, pogadajmy z tym panem, on chyba coś wie więcej. Właśnie z nim gadaliśmy przez drzwi. Dobra. Twoja pomysłowość jest imponująca. Daleko zajdziesz. Dobra, mam pytanie. Tak? Na przykład, kim jesteś? No. Jestem Nero Futma. Większość dorosłego życia spędziłem poznając zwyczaje Yuan-T. Co wiesz o Yuan-T? To złe, ale inteligentne wężopodobne stworzenie oddają część Setowi, wielkiemu wężowi i pośredniej potędze otchłani. Posiadają klasę rządzącą, składającą się z prawie ludzkich istot czystej krwi, samic, mieszańców i arcykapłanów. Walczą doskonale, polegając na właściwościach terenu i skomplikowanych pułapkach, często pokrytych trucizną. Ich kapłani akurat... Jeżeli akurat nie polują na swoje ofiary, dzielą swój czas między modlitwę, składanie krwawych ofiar, przyzywania i inne rytuały. Czy mogę zapytać się o coś innego? Tak? Dobra. A kiedy to dostałeś? Przed kilkoma dniami wraz ze swoim towarzyszem podróży, Mandelem Grey, weszliśmy do Oka Smoka z Półrzezi. Gdy weszliśmy na wyższy poziom, pozwoliłem się złapać tym wynaturzeniom Yuan-T. Na całe szczęście Mandal zdołał się ukryć, by móc kontynuować misję. Dlaczego dałeś się złapać? Chociaż w sprawach Yuan-T jestem mędrcem, w życiu każdego mężczyzny nadchodzi czas, kiedy musi potwierdzić swoją wiedzę doświadczeniem, nadając jej tym samym znaczenie. Dla mnie takim doświadczeniem będzie poddanie się przemianie Histachii. A co to jest przemiana Histachii? Yuan-T przyrządzają destylat, który nazywają wywarem Histachii. Istoty ludzkie po jego wypiciu zamieniają się w Histachii. Humanoidalne gady prawie bezmózgich niewolników. Dość marny koniec dla mędrca. Masz jakiś plan? Mój towarzysz Mandal miał znaleźć miejsce, gdzie Yuan-T przyrządzają wywar Histachii i zamienić korzeń mandragowy, którego używają, na inny, odpowiednio przeze mnie zmodyfikowany. Podstawowy wywar miałby mniejszą moc, dzięki czemu zachowałby sprawność umysłu w trakcie doświadczenia tymczasowej przemiany. Udało mu się? Tego nie wiem, nie dostałem bowiem wieści o powodzeniu jego misji, tak jak się umawialiśmy. Byłbym ci bardzo wdzięczny za jego odnalezienie. Czy mogę cię zapytać o coś innego? Dlaczego więzienie podzielone jest na trzy części? Mało inteligentni ludzcy mężczyźni trafiają tutaj i zostają przemienieni w Histachii. Inteligentnych trzymają w najdalszej części i zmuszają do współkowania z wybranymi samicami mieszkańcami Yuan-T. Natomiast część środkowa przeznaczona jest dla tych, którzy skończą jako jedzenie, ofiary tortur albo króliki doświadczalne. Wydajesz się inteligentny, pomylili się? Nie, po prostu daję ograniczonego słowa. A, udajesz. Chociaż sprawę... Dobra, to już słyszałem. Widziałeś jakichś członków Legionu Chimery? Nie wiem zbyt wiele o tym Legionie, ale tak, widziałem Neo-Orogi i inne stwory. Wszystkie wynosiły jego znak. Wychodziły z niższych poziomów Oka Smoka, niepokojone przez Yuan-T czy jastrzurą ludzi. Aha. Dobra. Czemu w tych jaskiniach tak coś niewiernami? W tych jaskiniach roi się od tych potworów. Prawie mówiąc, bardziej od ich zębów objawia się jadu. Czasami smarują nim swoje pułapki. Jak? Jad? Skąd go biorą? Yuan-T mają wokół smoka laboratorium wytwarzające jad i trucizny niczym ludzkie wino. Wydestylowane trucizny z pazura wywierny mają jest bardzo prostym procesem. Po prostu umieść go na stanowisko roboczym i bierz się do pracy. Dobra. Na czym polega misja Mandala? Odnajdziemy go, bywaj. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Zgoda. Hmm.
Znowu jakiś? Tak. Trzeba coś zrobić jak należy. Kolejny łotrzyk, złodziej znaczy. Ten złodziej nie był zbyt inteligentny, tak wyskakiwać samemu na 4, 5, 6. Zobaczmy, dobra, co tu jeszcze mamy, trochę więcej tego, trochę więcej tamtego, nie, potem to pozbieram. Zamieniam się w słuch. Chociaż przydałby mi się odpoczynek. A nie! Jesteśmy atakowani przez jakieś ciemne stwory. Mamy coś obszarowego? Mamy. No zaraz im to zapodam. Fejr! Jakieś dziwne stworzenie. Myślę, że mogę wykonać. Dobra, ty rzucaj w nich, ty się bij. No, może nawet coś dobrego z tego wynikło. Większość naszej drużyny awansowała. Dobra, więc awansuję ich teraz. Dobra, łowca. Czemu by nie jeść za pustkowak wszystko? Tak nie masz ciekawszych umiejętności. Kapłan, oczywiście koncentracja. Łotrzyk, to co zwykle znaczy. Przeszukiwanie, otwieranie zamków, rozbrajanie urządzeń. Jeszcze 3 punkty. Dobra, weź sobie trochę wkrywanie się, skradanie. Tak ci to nie jest potrzebne, używanie magicznych urządzeń. Właściwie zapominam nim ciągle, że mogę rzucać również czary, ale cóż, trudno. Dyplomacja, koncentracja i używanie magicznych urządzeń. No, jakiś inny czar poziomu 5. Przywołanie cieni. Przywołanie cieni czy przyzwanie cieni? Ha, to jest pytanie. Materia spełnił, który kształt potwora, który kontrolowałem przez rzucającego. To brzmi fajnie. Dobra, wezmę sobie to przywołanie cienia. Cieni. A magowi jeszcze brakuje kilku punktów doświadczenia. Niezwykły unik, dobra. Znowu nas coś zaatakowało, Yuan-Ti, bojownik. Moje wyczulone zmysły są. Wy się bić, wy uciekać, wy się bić. Myślę, że po tej walce mag powinien awansować. A bij się z nim, a co nie? Masz ki. Co on ci może zrobić? Tylko jeden Yuan-Ti. A nie może cię trafić. Tyle roboty. A tak. Co skoro bijesz maga, zostawiasz łotrzyka za plecami, to myślę, że powinieneś się nauczyć. Nie powinieneś mieć łotrzyka za plecami. O tak. Jakieś w porządku. No i tak jak przewidziałem, mag awansował. Koncentracja, alchemia, wiedza tajemna. Czaroznawstwo, jeszcze mamy 3 punkty. Będzie zastraszanie tam. Właśnie, jeszcze nowe czary poziomu 7. Duszenie. O, to jest fajne. Nawałnica kwasu. I nic więcej. Ty natomiast, co ty możesz wziąć? Święte słowo. Mam dosyć kiepskie doświadczenia z tym czarem. Zniszczenie, bla bla bla, niszczycielska energia, rzut obronny, zniszczy ofiarę, rozwalając je na małe kawałki. Tu wyobrażam magii zamiast 10k6. Całkiem ciekawy czar. Ochrona przed żywiołami. Święte słowo, większa tarcza Latandera, większe przywrócenie. Chyba wezmę to święte słowo. Z 6. poziomu.
Co by tu wziąć? Może wezmę drugie uzdrowienie. Ten czar bardzo się przydaje. Dobra, może teraz w końcu pozwolicie mi odpocząć. Serio, już się was napozabijałem, nie potrzebuję was więcej zabijać. Gotowość, zrozumiałem. Dobra, od razu lepiej. Dobra, w następnym odcinku zwiedzimy północną część tej jaskini. Zapewne zejdziemy na niższe poziomy oka smoka. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.